Z Ewangelii według świętego Łukasza. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. To słowo mówi do mnie, że wiele rzeczy mówi, ale tu od razu widzę siebie trochę jak ci pasterze, którym powiedziano dobrą nowinę, że narodził się Zbawiciel, czyli ktoś, kto ocali ich życie, wyzwoli ich ze śmierci. Ja też usłyszałem kiedyś w życiu moim dobrą nowinę o tym, że Bóg mnie kocha, że kocha mnie grzesznika, nie brzydzi się mną. I tak jak oni usłyszeli to i bardzo się ucieszyli, tu jest napisane, że oni wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co widzieli i słyszeli. Ja właśnie chcę Bogu, jestem bardzo wdzięczny, że Bóg pozwolił mi wrócić do Kościoła, że usłyszałem dobrą nowinę i jestem szczęśliwy, jestem radosny, bo to była dobra nowina. No i że oni opowiedzieli wszystko, co im zostało objawione, że to trzeba mówić innym ludziom, ponieważ ludzie cierpią, ludzie żyją w ciemności. Wiele osób żyje tak, jakby życie nie miało sensu w ogóle. A tak wcale nie musi być. Bóg jest dobry, Bóg się troszczy o drugiego człowieka. I jeżeli ja sam doświadczyłem spotkania z Chrystusem i usłyszałem dobrą nowinę, to powinienem tak jak ci pasterze iść i dzielić się z innymi ludźmi, mówić to innym ludziom, że Bóg kocha człowieka, a miłość jest możliwa. I to jest wspaniałe, bo ludzie na to czekają. Tak naprawdę to świat na to czeka, na takie słowa. Bo ludzie chcą kochać i być kochani, a miłością jest Chrystus. On tutaj w tym czytaniu objawił się światu, przyszedł na świat, uniżył się przez Maryję, został człowiekiem takim samym jak my, jak ja, jak ty. On był tak samo jak my, nie brzydził się. Bóg, który stworzył świat, który jest potęgą największą, nie uniżył się i nie brzydził się zostać takim człowiekiem, takim jak my. I to jest, to czytanie jest tą właśnie dobrą nowiną. Jest bardzo, bardzo takie radosne i powinniśmy się cieszyć, że my mamy właśnie takiego Boga, który jest z nami, że stał się jednym z nas. I tu Maryja, jest napisane, że ona zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu. To są wszystko cuda i to są wielkie tajemnice. Ja myślę, że nie powinniśmy marnować naszego życia na głupstwa jakieś, tylko powinniśmy naśladować też Maryję, żeby też i rozważać w swoim sercu to wszystko, żeby też kontemplować, modlić się, być z Bogiem w takiej intymności, bo rozważać, to ja też rozumiem, że to znaczy rozważać i modlić się w swoim sercu, tam, gdzie mieszka Bóg w sercu człowieka, żebyśmy naśladowali też Maryję w takiej postawie kontemplacji i modlitwy. Tak, tutaj w tym czytaniu powinniśmy naśladować Maryję i pasterzy.